programie Skaner Grudziądza. 11 umów w ramach osi 6 RPO podpisał wicemarszałek Michał Korolko z samorządowcami z regionu. Fundusze zostaną przeznaczone na turystykę regionalną. Aż 3 z podpisanych umów dotyczą Grudziądza. Fundusze unijne zmieniają nasz region, dzięki nim pięknieją zabytki, powstają nowoczesne obiekty, a centra miast odzyskują dawny blask. W ostatnich latach wzmocnieniu uległ także turystyczny potencjał regionu. W Grudziądzu podpisano kolejnych 11 umów na zadania w ramach osi 6 RPO. To jednak już ostatnie umowy w tym konkursie. Zapraszamy wszystkich, nie tylko samorządowców, ale również mieszkańców do tego, żeby w momencie, kiedy dyskusja trwa, żeby rzeczywiście pomysły zgłaszali. Zgłaszali do swoich przedstawicieli w samorządach, a te będą przenosiły dalej. Nie da się zbudować strategii dla ludzi, bez ludzi. Nie da się w tej perspektywie myśleć już tylko kategoriami własnymi, że dane miasto, dany powiat, gmina jest sama w sobie. Te projekty muszą być spójne i wychodzić poza granice obszarów administracyjnych tych jednostek samorządowych, bo tylko takie projekty będą miały szansę na powodzenie. Natomiast konstrukcja tej perspektywy się zmienia o tyle, że musimy mieć najpierw strategię, którą Sejmik, mamy takie ambitne plany, uchwałą przyjmie wrzesień, październik przyszłego roku. Czasu mamy niezbyt wiele. Musimy konsultacje przeprowadzić, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, czego oczekuje od nas społeczeństwo. Oczywiście, że szkielet funkcjonowania strategii mamy opracowany przez nasze Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, ale musimy to uzupełnić o te właśnie elementy, które tu na dole są, które społeczeństwo widzi, że są potrzebne po to, żeby łatwiej im się żyło i funkcjonowało w naszym województwie. Zbliżamy się do zakontraktowania prawie 80% dostępnych środków. Zakontraktowania, czyli na tyle środków podpisaliśmy już umowy. Oczywiście w trakcie realizacji pewne środki będą nam wracać do nas, czyli będą pewne oszczędności poprzetargowe w ramach realizacji projektów. Będziemy jeszcze podejmowali decyzje, co zrobić z tymi środkami, które do nas wrócą, ale myślę, że już w tej skali możliwości ubiegania się o środki na rozwój turystyki nie będzie. 3 z podpisanych 29 maja umów dotyczą modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Rudnickim, renowacji Parku Miejskiego oraz wiślanej trasy rowerowej w Grudziądzu. Dzięki tym inwestycjom miejsca rekreacji i wypoczynku chętniej będą odwiedzać zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W sumie podpisujemy dzisiaj z panem marszałkiem Korolko umowy na około 18 milionów złotych, wartość kosztorysowa, dopłaty będą około w sumie tego 60%. Ciągle jednak dużym problemem dla samorządów jest wymagany przy tego typu projektach wkład własny. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest kredyt. Gminy się zadłużają, ale to zdaniem samorządowców często jedyna możliwość. W przeciwnym razie wiele zadań nigdy nie doszłoby do skutku. My oczywiście też mamy zadłużenie, natomiast zadłużenie nasze jest na koniec 2011 roku 11%, czyli do tej granicy ustawowej 60% jest jeszcze bardzo daleko. Po prostu przede wszystkim korzystamy z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu, ale w tym roku zadłużenie z racji, że budujemy ten kompleks unieszkodliwiania odpadów, planujemy na wyższym poziomie. Każde doświadczenie wnosi pewne nowe elementy i pewne nowe rozwiązania i wszyscy ci, którzy aplikują te środki, jak również samorząd województwa, który dystrybuuje je, mamy doświadczenie i wiemy, że nie do końca to wszystko idzie, że samorządy oczekiwałyby więcej, prawda? Są to środki unijne, które są poddane w sposób szczególny weryfikacji. Nie można popełniać błędów, uchybień, bo zbyt drogo to kosztuje pojedynczego beneficjenta, a w konsekwencji nas wszystkich, bo za błędy kogoś my ponosimy konsekwencje wszyscy. Przykładów można by mnożyć, natomiast pewne projekty, które realizujemy wspólnie. Chociażby inwestycje w bazę sportową również realizujemy w ramach nie budżetu województwa, a w ramach środków unijnych naszego programu regionalnego. I tam projekt musi być spójny. Samorządy denerwują się, że nie mają jeszcze środków, ale proszę mi wierzyć, nie ma złej woli w samorządzie województwa, żeby tak się działo. Musi być to projekt spójny. Co do złotówki, każdy samorząd musi mieć zapisane środki w swoim budżecie w wieloletniej perspektywie finansowania danych inwestycji.
i pozbieranie tego w jedną całość stwarza naprawdę problemy. Musimy się tego nauczyć, odpowiedzialności jeden za wszystkich, bo inaczej coraz trudniej nam będzie funkcjonować. Są symulacje ekonomiczne, wzory, które pozwalają, szczególnie pod kątem wpływów, dochodów, prawda, przewidzieć w następnych okresach programowania, czym dany samorząd będzie dysponował, aby rzeczywiście aplikować o projekt. Myślę, że ta prognoza ma błąd jakiś, ale nie na tyle istotny, żeby dany samorząd nie wiedział, na jakim poziomie zadłużenia funkcjonuje, bo to jest najistotniejsze, że niestety minister finansów obłożył również na samorządy progi finansowania, czy zadłużania się bardziej mówiąc, ale tych progów nie wolno nam przekraczać, bo niestety grozi to potem konsekwencjami na następny okres. Są możliwości, jak zwykle, omijania pewnych przepisów, uciekania się i tworzenia spółek samorządowych, które bezpośrednio nie wpływają na zadłużenie budżetu danego samorządu, a można przez nie realizować inwestycje, które są niezbędne dla danego samorządu. Specyfika zabytków, może od tego należy zacząć, jest taka, że utrzymanie zabytku jest ogromnie kosztowne. Dlatego jest fenomenalnym w skali kraju, że taki zabytek nie tylko funkcjonuje, ale niejako sam finansuje inwestycje, które w nim są czynione. Europa szumi nam wokół głowy, jesteśmy otaczani konkurencją, dyktuje nam się zupełnie inne standardy, jakie byliśmy do tej pory przyzwyczajenie spełniać. Jestem przekonany, że przez to dofinansowanie, które dzisiaj otrzymaliśmy, dźwigniemy standardy na prawdziwie europejski poziom i już dzisiaj serdecznie zapraszam na Zamek Golubski, aby się o tym przekonać. Zrealizowaliśmy wiele projektów przy pomocy właśnie wsparcia. Mogę powiedzieć, że gmina Mrocza realizuje jedno z największych własnych przedsięwzięć, to budowa obwodnicy miasta. 16 milionów złotych koszt budowy. Jesteśmy w fazie praktycznie końcowej. 8 milionów to środki własne, więc każde dofinansowanie, tak jak tutaj w przypadku szlaku turystycznego, jest dla nas wielkim wsparciem. To, co dzisiaj podpisaliśmy, to szlak turystyczny, który jakby początkował tą drogę gminy Mrocza w kierunku pokazania turyście walorów tej gminy, a gmina to jest niewielka, bo 9,5 tysiąca mieszkańców, leżąca w powiecie nakielskim, ale dająca naprawdę turyście wiele wrażeń, posiadająca powyżej 22 jeziora, park krajobrazowy krajeński. Jest to również początek tej drogi, którą my jako samorządowcy chcemy realizować na terenie gminy. Kolejnym etapem, który może również spotkamy się na podpisaniu umowy, to przy szlaku turystycznym świetlica z bazą ornitologiczną. Tutaj chcemy dać turyście możliwość podziwiania leżącego na terenie gminy Mrocza jeziora Wieleckiego. Jest to rezerwat przyrody. Ten szlak umożliwia dojście, wieża widokowa, która wieńczy koniec tego szlaku, będzie taką możliwością, aby turysta mógł się zapoznać z walorami pięknego tego jeziora. Jakość wniosków jest coraz lepsza i przez to nasza ocena jest coraz krótsza i też realizacyjnie. Wszyscy nauczyli się realizować zamówienia publiczne zgodnie z tymi restrykcjami Komisji Europejskiej. Nauczyli się często na własnej skórze, bo my musimy nakładać tak zwane korekty finansowe, czyli odbieramy pewien procent środków, jeśli jest jakieś drobne uchybienie, a Komisja Europejska jest bardzo wrażliwa na punkcie zamówień publicznych, na punkcie dokumentacji związanej z ochroną środowiska i nawet za drobne uchybienia karze. Nie ma się też co oszukiwać. Jesteśmy największym beneficjentem środków w tej perspektywie. W Unii Europejskiej jest kryzys, także taka skrupulatna kontrola naszych środków to jest możliwość odzyskania też pewnych pieniędzy do budżetu wspólnoty europejskiej. No, o to też chodzi Komisji Europejskiej, żeby w czasie kryzysu bliżej się przyglądać
temu, jak my wydatkujemy środki, ewentualnie nam je odebrać, żeby wspomagać inne państwa członkowskie. Tym bardziej musimy być rozważni i ostrożni, realizując projekty finansowane ze środków unijnych. Wniosków otrzymaliśmy bardzo dużo, także była ostra konkurencja i ostra selekcja i muszę powiedzieć, że Grudziądz rzeczywiście z tej selekcji wyszedł zwycięsko, bo ma aż 3 projekty, tak jak żadna inna miejscowość w naszym województwie i się bardzo z tego należy cieszyć. To są po prostu dobre projekty, bo jeżeli widzimy, że w projekcie, który dotyczy Rudnika, jest i ta infrastruktura, taka bym powiedział turystyczna, czyli domki letniskowe, ale jednocześnie internet bezprzewodowy, to jest dobry projekt, który łączy w sobie te elementy turystyki i społeczeństwa informacyjnego. To wszystko w procesie oceny otrzymuje dodatkową punktację i to potem skutkuje tym, że się ten projekt ma do realizacji i pieniądze unijne na jego wsparcie. To wszystko w programie na kolejny skaner Grudziądza. Zapraszamy za tydzień.